Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Gelek i zapraszam was do kolejnej rozgrywki w grze Hitman Rozgrzeszenie, czyli Hitman Absolution. Kontynuujemy oczywiście dalej. Nic tutaj nie zmieniamy. Startujemy. Jeśli strzelasz lepiej od dziewczyny, myślisz, że dasz jej radę? To zależy od dziewczyny. Ani okno i chowa się przy mojej mili. Pokaż, co potrafisz. No i tutaj musimy zdobyć tą broń, Silver Bolery. Siema, jak leci? Silver Bolery są dobrze zamknięte. Dobrze, w takim razie. Stary, potrzebuję pomocy. Czego ci potrzeba? No, nie mogę znaleźć amunicji do strzelby. Powinna być z tyłu, razem z resztą. Patrzyłem tam, ale jej nie znalazłem. O, rano jeszcze była i wiem, że na zapleczu jej nie mamy. Pewnie ten wariat zużył całą na strzelnicy. Możemy chyba coś stąd sobie wybrać. Tak, i przez cały dzień bluzgał. Wiesz co? Przegnajki z miasta nie mają za grosz dobrych manier. Właśnie, przekleństwo czy dwa nie ma sprawy. A może to spływa weźmiemy? Drugie słowo? Przestań, bo zaraz zaczniesz dławić się własnymi zębami. Dziecinne i niedojrzałe. Pewnie wydaje mi się, że słowo na K sprawia, że są wyjątkowe. Potrzebujesz czegoś? No, potrzebuję tej broni, którą on mi skutecznie zasłania. No to kiedy do jasnej, ciasnej sprowadzicie nową amunicję? Przepraszam, nieco za blisko. W porządku. Trochę się tu pokręcę i zobaczę, czy nie zajdzie czegoś specjalnego dla dzieciaków. Zobaczmy, co tu jest jeszcze. Dobrze, do zobaczenia. Jakąś amunicję zgarniamy przy okazji. Śliczności. Widzisz, jak odbija światło? No proszę, ale śliczności, prawda?
Tak, spójrz na ten połyk. Sabotuj? Tylko po co? Stare kable to potencjalne zagrożenie, ale chyba nie będziemy tego używać, bo w tym momencie no, nie chcemy kraść tej broni, tylko byśmy chcieli faktycznie ją no, uczciwie zdobyć, tak? Skoro nam powiedział ten właściciel sklepu, że możemy... Aha, czyli tego nie mogę w ogóle wziąć. Skoro nam właściciel sklepu powiedział, że dostaniemy, jeżeli tylko wykażemy się odpowiednią strzelnością, to spróbujmy tak zrobić, jak nam mówił. O? Słyszałam, że chcesz postrzelać. Owszem. Idź, wybierz sobie gnata, jakiego chcesz, z tamtego sklepu. Jak już wybierzesz odpowiednią spluwę, wróć tu. Strzelamy sobie. I nie martw się o amunicję. Dopóki będziemy rywalizować, możesz wywalić, ile chcesz. Mhm. No ale mam już amunicję, tak? No dobrze. Dołączmy do zawodów. Tylko chcę walić. Aha, w te tarcze, dobra. Dobra. Oj, ta myszka mi średnio chodzi. A tu niestety to jest... No. Aha, czyli instynktowne mamy. Dobra, próbujemy. Pyk. Pyk. Co jeszcze tu jest? To jest. No i tyle. Cieszę się. Dobra. Pyk. 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 Czy jeszcze gdzieś coś jest? A ciekawie, jakbym strzelił sobie też w tą butelkę, patrzcie. W sumie po coś te butelki są. Nie wiem, czy to ma znaczenie, czy nie. Nie sądziłem, że to potrafi. A? Dobra. A, już brak instynktu. Pyk. Pyk. Wiedziałam, że cię na to stać, kowboju. Jasna cholera, skąd on się urwał? A? O kurczę. Pyk. 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 I pyk. Dobra. Prosto w cel. No dobra. Masz potencjał. Cel niewykonany. Tylko z inną bronią? A czekajcie. Może zmienimy broń na inną, wiecie? Myślałem, że się udało mi wykonać. No to pisze, że nie. Dobra. Tylko ciekawe, czy to jest... A, to są te takie spluwy małe. Myślałem, że to jest to, co przede mną. Dzień dobry. Hej. Wiesz, że stary Lenny wrócił? Kurde, bez tego gnoja było tu cicho i spokojnie. Tak, ale co poradzisz? Oj, teren prywatny. Proszę pana, to teren zastrzeżony. Dobra, sorry. Dziękuję panu, doceniam to. Nie wiedziałem. Może na to se wymieni? A nie, to jakiś taki... Małe coś...
No dobra, no. Chodźmy w takim razie dalej próbować. Ja nie bardzo wiem, ile muszę punktów zdobyć. Ale... Nie wiem, czy to z tego mi się lepiej strzela, czy gorzej. Niezłe strzelanie, Tex! Tak, trzymaj! Woo! Idealnie! Woo! Jesteś niesamowity, wielkoludzie! Dobra. Pyk. 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 Zdaje się, że mamy prawdziwego rekina, panowie. O, za późno. Dobra, pyk. 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 Doskonale. Pyk. O. Dobra. Pyk. 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 Ili chyba znalazła równego sobie. Pyk. Oj, za późno. Jasna cholera, skąd on się urwał? Mam jeszcze minutę. Chociaż nie, nie będziemy. Ja wiem, może. Nie, nie było sensu. No dobra, mniejsze z tym. Zdaje się, że mamy prawdziwego rekina, panowie. No i co jeszcze? Chociaż nie. Myślałem, że się więcej podniesie, ale okazuje się, że nie. No i dobra. Pyk. Pyk. I pyk. Ili chyba znalazła równego sobie. Dobra. Prawdziwego rewolwerowca. Oj. Nie pocelowałem. Tym razem. Dobra. Pyk. Pyk. Cel misji wykonany, dobra. Kurde, pokonałeś mnie bez mydła. Co teraz? Czy silver bolery będą nasze? Okej. Okay. Świetnie. Jeszcze bym się chciał tu zaopatrzyć w amunicję, słuchajcie. Nie wiem, czy mogę na tym etapie tutaj. W ogóle to schowamy. Nie, tutaj już więcej chyba nic wziąć nie mogę.
Chciałem się w amunicję zaopatrzyć. Ale coś mi się wydaje, że jest to niemożliwe. No dobra, wychodzimy, słuchajcie. Nic tu po nas. To jest, nie mogę otworzyć. O, teraz. Aha. Czyli żeśmy to zaliczyli. No dobra. Lecimy w takim razie dalej. Kontynuuj. Tyler powiedział ci, jaki ma plan? Zwijamy dziewczynę Dexterowi sprzed nosa i sami ją sprzedajemy. Tyler gadał już z konkurencyjną firmą zbrojeniową. Mówimy o 6-cyfrowej kwocie, stary. Kurwo! Nie warto zadzierać z panem Dexterem! Okej. Zasłużył sobie na to, co go spotkało. Słuchaj, chcesz siedzieć tutaj do końca życia, spełniając zachcianki kuternogi? Daj spokój, pokaż charakter. Luke i Mason też w to wchodzą. To będzie jak nasza dawna paczka. Nikt się nie musi dowiedzieć. Nie rozumiesz? To nasza chwila, stary. Musimy tylko ustalić, gdzie jest dziewczyna. Panowie, wiecie, że tam nie wolno parkować. Ta, ale i tak to zrobiliśmy. Ta, pewnie i tak nie zapłacilibyście mandatu. Ta, tylko po co zawracać sobie głowę? Potrąciłbym ci go z wypłaty. Słuchaj, Gav. Powiem wprost. Albo jesteś z nami, albo przeciwko nam. Rozumiesz? Może poobserwujmy sobie na początek ten nasz cel. Przepraszam pana, sklep jest zamknięty. Możliwe, że na dobre. Musi pan zrobić zakupy gdzie indziej. Nie zniosę myśli, że sklep trzeba zamknąć. To część tego miasta. Nie możesz porozmawiać z Lenem. Może wstawi się za ciebie u swojego ojca. Pożyczyć pieniądze od Dextera? Żartujesz? Jak przytulanie gniazda szerszeni. Oj. Chyba to nie był dobry pomysł. No ale nic, weszliśmy, no bo co? Strażnicy ostrzeżeni. Zdalne ładunki wybuchowe. Ej, ty! Co ty tu robisz? Ręce do góry! Może to wybierzemy? Co
No cóż. Przebierzmy się. No i ukryjmy ich może. Nie wiem, czy to był dobry pomysł na rozwiązanie tego, ale problemu, ale... Jest to jakaś koncepcja. Dobra. Tutaj mamy... Nie, to nic nie... Nie ten. Dobra. Ładną mamy dziś pogodę, panie władzo. Oczywiście. Odwal się! Czego ona mnie nie chce przepuścić? Dobra. Przeszliśmy. Tu mamy jakieś radio. Co u twojej mamy? Tylko teraz zastanawiam się, czy to jest cały gang? A nie, tu mamy pozaznaczane. Dobra, słuchajcie. Ja myślałem przez chwilę, że musimy wszystkich tu wyeliminować, a tu okazuje się, że tylko 3 osoby. No to spoko. To jest temat do ogarnięcia. Dobra. Panie władzo? Dobra. Ej, gdzieś tak śpieszysz? Ktoś mnie tam wypatruje? A, to inny policjant. Dobra, idziemy dalej, bo tu nie ma co. Zobaczymy w ogóle, jak to... O, masz... pociąg. Ten pociąg chyba nie ma końca. Czyli to jest takie ograniczenie w grze, żebyśmy za daleko nie wyszli. No dobra, no to skoro tak, to... To idziemy w drugą stronę. Dobrze, najpierw może sobie poobserwujmy tego gościa. On tam gdzieś idzie. Czy tędy nam się uda gdzieś przedostać? Tam poszedł, dobra. Tu jest. Cześć. Wiesz, teraz ty chodź. Oj. Chcę z panem porozmawiać. Proszę nie odchodzić. Niech to spojrzę na pana. Jasne. Wszystko. O, przykrywka spalona. Dobra. No to.
Myślę, że tutaj już sobie poradzimy. Dobra. O jejku, przeuważyli nas. Trzymaj rękę. Podejrzany jest. Już nie jest? Mój Boże! No nie! Gdzie on poleciał? No i po co było wszczynać alarm? Dobra. Jeszcze jeden został. Może go schowajmy. Tutaj w pobliżu nikogo nie ma. Więc jest szansa. Było. Teraz. No, idziemy za naszym kolejnym. Schowajmy może broń. I on gdzieś tutaj będzie pewnie w tym budynku. Bo. No tak by wynikało z tej mapki. Dzień dobry, panie władzo. Dzień dobry. O właśnie, schody w górę mamy. No chcesz coś zrobić, Jaro? No i tu mamy nasz cel. Dobra. Nie wiem, czy jest sens go gdzieś chować, ale skoro już tu jesteśmy, a mamy obok szafy, więc dobra. Ale nie ma sensu już tego używać. I tu jest wyjście. Wejście. Mamy wyeliminować gang Leniego. Tam jest policjant, to tam nie będziemy szli. Tutaj coś syczy. Prąd. Czy tu mogę coś z tym zrobić? Nie mogę. A to co? Okej. Więc weźmy klucz francuski i odłączmy ten drut. Dobra. No, zamieńmy. Niech będzie. A, teraz możemy coś z tym zrobić za to. Dobra.
Popija sobie gość piwko. Ale nie o to mi chodziło. O! To był dobry pomysł. Dobra. Tutaj jest nasz cel chyba gdzieś w pobliżu też. Tak. Czego teraz ludzie nie robią, żeby dostać się do telewizji? To most. I tyle. Co zrobić? Przestać oglądać. Po prostu nie oglądać i dać dobry przykład. Może ta idea by chwyciła. No jak tak, ten. No, i to, kurwa, no, ten rozumiem. No, efekt do... Tutaj niespecjalnie będziemy w stanie cokolwiek zdziałać. Tutaj było coś, czekajcie. Moment, moment. Odkryto plamę krwi? Co jest? Podejrzliwość? No właśnie. To jak jakiś pojebany film, człowieku. Dobra. Dobra. Kurwa wykańca. Te kurwa patrzenie na rosnącą trawę. Pierdolę to. No i co teraz? Czysto. Co tu się dzieje? Patrzcie. O, udało się wyeliminować. Dobra. Dobra, super. Chodźmy go. Czy tym możemy się go pozbyć, się zastanawiam teraz. Jeszcze jeden cel został do wyeliminowania. Ale jak to zrobić teraz? Bo tam jest za dużo ludzi, słuchajcie. A nie, czekajcie, oni tędy przeszli gdzieś dalej. To inaczej zrobimy w takim razie, bo myślałem, że oni tam dalej stoją. Ale okazuje się, że nie. Ale tam jest ten policjant. Tu jest nasz cel, dobra. Idziemy w takim razie tutaj. Myślałem, że on tam dalej stoi. Dobra. Szybciutko. I zobaczmy tutaj. Jest tutaj, tylko że tutaj znowuż jest sporo. He, no, dupko, no co, czemu tak się czaisz, co? No co ty, bawisz się w szpiega? Hmm.
Nie chciałbym tu rozpoczynać strzelania, chociaż mamy wprawdzie no, z tłumikiem pistolet, ale mimo wszystko. Co my to możemy zrobić, kurczę? O, ten mnie już wypatruje, nie? Czy tu jest coś, co może... Tu jest coś. Ubranie jakieś chyba? Tak, przebranie. Przebranie fryzjera. Dobra, przebierzmy się za fryzjera. W tym przebraniu nikt nas nie powinien rozpoznać, słuchajcie. I może go zaprosimy do strzeżenia? Hej, hej, łapy precz od pizzy. Zrobiliśmy to specjalnie dla Leniego. Wiesz, w chicagowskim stylu. Dobra. Poczekaj! Co to było, no? No, co to było? Pierdol się, właśnie to! Odkręciliśmy gaz. No i co teraz? Co tu zrobić, żeby to walnęło teraz? Może on coś sam zrobi? Albo trzeba tą reakcję jakoś zainicjować, albo nie wiem w tym momencie. Poszedł gdzieś tam. Dobrze, chodźmy za nim. Tu też jest pełno ludzi. Gdy będzie tędy szedł może to... To wtedy... Spróbujemy się nim zająć. On pewnie będzie za chwilę... Przypuszczalnie wracał. Tak jak sądziłem, wraca. Dobra. 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 No i co? I teraz musimy tylko... Hej! Byłeś kiedyś w Chicago? Tamtejsi gliniarze noszą niezłe klamki. Kumasz? Mają tam o wiele większe spluwy. Nie takie wiatróweczki jak wasze. O wiele większe spluwy niż wasze. Musiałem wyrolować tam trochę ludzi. Czyli tego mamy nie zabijać. No tak, cóż. Nie chodzi o wielkość spluwy, tylko o to, jak się jej używa. Jasne, wmawiaj to sobie dalej. Ja robię to samo. Siema, jak leci? Jesteś dzięki nowy, nie? U mnie wszystko w porządku. No cóż, a u ciebie? Wiesz, jak to mówią. Facet, który kłóci się ze swoim fryzjerem, powinien spadać sobie głowę. Chodźmy. Dobra. Dobra. Zapraszam. Czyli muszę go ogłuszyć i tu zaciągnąć. Dobra.
Dobra. I teraz musimy go tu zaciągnąć. Udało się. Czyli koniec misji. No dobrze. Dzięki w takim razie. To by było w tym odcinku tyle. No trochę mamy tutaj tych punktów ujemnych, no ale niestety wyszło jak wyszło. To tyle ode mnie. Zachęcam wszystkich, którzy jeszcze tego nie uczynili, do subskrybowania, lajkowania i komentowania. A my spotykamy się już w kolejnym odcinku. Dzięki, trzymajcie się, cześć!